musi budzić nasze zaskoczenie, troskę oraz nawet zażenowanie. To, dlaczego dramat Papui Zachodniej stał się tak niemy i zapomniany, a może po prostu celowo przemilczany. Aby to zrozumieć, cofnijmy się do roku 1967. Wtedy to właśnie pewną konferencję zorganizowała korporacja Time Life Corporation. Wzięli w niej udział przedstawiciele nowo powstałego reżimu Suharto, który uzyskał swoją władzę na drodze olbrzymich i krwawych działań, oraz przedstawiciele świata koncernów i banków. Podczas owej konferencji, w której wziął udział między nimi sam David Rockefeller, podzielono złoża oraz surowce Papui Zachodniej między różnego rodzaju środowiska z Japonii, Francji, USA i innych zakątków. Największa jednak gratyfikacja trafiła do rąk amerykańskiego przedsiębiorstwa Freeport-McMoRan. On właśnie w roku 1972 utworzy na Papui Zachodniej kopalnię złota i miedzi, znaną dziś jako PT Freeport Indonesia. Na przestrzeni kolejnych lat kopalnia ta stanie się jedną z największą odkrywkową kopalnią złota i miedzi na całym świecie. Freeport-McMoRan, w radzie którego zasiadał między innymi Henry Kissinger, swoje materialne interesy realizował przy całkowitym nieposzanowaniu oraz ignorancji miejscowych ludów tubylczych, takich jak właśnie lud Amungme, liczący sobie około 12-13 tysięcy osób. Lud Amungme przy udziale między innymi szegących kopalni sił Kopassus został wygnany z tradycyjnych wysoko położonych obszarach okolicy Tembagapury na przybrzeżne, malaryczne ziemie Timiki. Cały proceder wydobycia odbywał się równolegle przy nieposzanowaniu miejsca kultu tego ludu, gdyż Góra Grasberg była i jest na bieżąco rozbierana w drodze poszukiwania, rozkopywania ziemi. Po wielu latach prześladowań, zniszczenia środowiska życia, zanieczyszczenie obszarów, lud Amungme w końcu wystąpił o odszkodowanie. Freeport-McMoRan to jeden z głównych źródeł zysków dla rządu indonezyjskiego. Tylko w latach
90. i w pierwszej połowie pierwszej dekady XXI wieku Freeport-McMoRan przeznaczył na rzecz rządu indonezyjskiego 33 miliardy dolarów. W roku 1996, pomimo ciężkich naruszeń praw człowieka w obrębie kopalni, do finansowania przedsięwzięcia dołączył na pewien czas Deutsche Bank. Złoto to jednak nie jedyne przekleństwo dla ludów Papui Zachodniej. Przedstawiciele przedsiębiorstwa British Petroleum potępili naruszenia praw człowieka w obrębie działalności spółki Freeport-McMoRan, lecz równolegle, całkiem niedawno, bo w roku 2009, rozpoczęli wydobywanie gazu w obrębie stoki Bintuni, wysłanego następnie na terytorium chińskie. Już teraz zauważamy pewne przejawy zanieczyszczenia oraz utrudnienia w rybołówstwie dla miejscowej ludności, która w porównaniu z innymi rejonami Papui Zachodniej należy do jednych z najmniej zasobnych. Kolejną, następną odsłoną zagrożenia dla ludów Papui Zachodniej są plany przeniesienia uprawy palmy oleistej na terytorium Papui Zachodniej. Już teraz masowa uprawa owej palmy, z której pozyskuje się właśnie olej palmowy, dokonały dużego zniszczenia środowiska w Indonezji i Malezji. Tymczasem malezyjskie przedsiębiorstwo Sinar Mas, która sprzedaje wyprodukowany przez siebie olej palmowy między innymi firmie Nestle, wykupiło na terytorium Papui 3 miliony hektarów ziemi na rozwój plantacji palmy oleistej. Jak nie trudno przewidzieć, plany te obejmą ziemię lokalnych społeczności plemion papuaskich.